Andrzej Szarmach, legenda polskiego futbolu, gościł w Głogowie. Przyjechał na zaproszenie trenera Chrobrego Janusza Kubota. Choć wizyta miała charakter raczej kurtuazyjny, to być może klub nawiąże współpracę z byłym napastnikiem Orłów Górskiego. Tym bardziej, że Szarmach ma licencję menedżerską i dobre kontakty z klubami francuskimi. Sam zainteresowany nie chciał na razie składać deklaracji, nie ukrywał jednak, że podoba mu się polityka władz klubu i być może wesprze inicjatywy Chrobrego. Ten klub, myślę, zaczął działać w odpowiednim kierunku. Że zaczęli budować jako zespół czy klub od podstaw, boiska treningowe, od tego, co powinni mieć młodzi zawodnicy, żeby mogli się przygotowywać do tej dyscypliny jak najlepiej. Ja zawsze powtarzam i wszędzie mówię, że żeby zbudować klub, drużynę, to trzeba lat. Trzeba kilka lat poświęcić, żeby to wszystko doprowadzić do jak najlepszego wyniku, żeby te wyniki później przychodziły, bo to później samo przyjdzie. Tylko że u nas w kraju to mamy dużo ludzi niecierpliwych, by chcieli zaraz wszystko zrobić dziś i wszystko. Takiej możliwości nie ma na razie. I dlatego też na sam projekt, który mają tutaj prezes i zarząd i trener, to szkolenie tej młodzieży. To jest podstawa, żeby z tych młodych ludzi coś później wyrastało. Ja to mówię, że będą z nich przyszli reprezentanci Polski. Dlatego mówię, że w dobrym kierunku idzie ten klub. Podstawa najpierw i teraz niech budują, bierają jakieś tam na swoje możliwości zawodników, którzy będą awansowali tam co rok czy co dwa lata do wyższej ligi. Najpierw, zanim przyjąłem zaproszenie, powiedziałem, że ja mam swoje obowiązki. Jeżeli mi czas na to pozwoli, to przyjadę od czasu do czasu, jak będzie taka potrzeba, czy tam spotkanie z młodzieżą, czy jakieś treningi, coś zobaczyć, czy nawet tak jak będziemy rozmawiali, tak jak prezes powiedział, będziemy rozmawiali na dalszą jakąś współpracę. Może uważam, że coś powinno z tego wyjść. Chcę pomóc tutaj klubowi z tego względu, że znamy się bardzo dobrze tu z Januszem Kubotem, trenerem i chcę mu pomóc, żeby jakoś ten klub stworzyć. No tak sam powiedział, że pomogę mu tam w wyjeździe na te staże do klubów pierwszoligowych francuskich, widział jak to wygląda i myślę, że te doświadczenie, które wyciągnął stamtąd, powinien przenieść tutaj na ten rynek i właśnie począwszy od szkolenia młodzieży. W tej chwili Szarmach mieszka we Francji i ma dobre kontakty z tamtejszymi klubami piłkarskimi. Prezes Chrobrego, Przemysław Bożek, wierzy, że były napastnik reprezentacji Polski pomoże chociażby w organizacji wymiany młodzieży między głogowskim a francuskimi klubami. Dzisiaj chcemy pokazać też projekt tej klasy nowej sportowej i myślę, że tutaj w tej roli, jeśli pan Szarmach nam pomoże, czyli pokazania naszej młodzieży właśnie we Francji, czy wręcz z próby wymiany młodzieży gdzieś tam właśnie z drużynami francuskimi, to dla klubu, jakim jest Chrobry Głogów, niewątpliwie byłoby to wyróżnienie i mamy nadzieję, że między innymi o tym będziemy dzisiaj mieli okazję gdzieś tam przy obiedzie porozmawiać. Wcześniej w podobnej roli w klubie zatrudniony został inny reprezentant kraju, Radosław Kałużny. Oprócz tego, że gra w drużynie, to będzie uczestniczył w szkoleniu adeptów piłki nożnej i promował klasę sportową, która od września ruszy w trzecim liceum ogólnokształcącym.